Okej. Okay. Wydaje mi się, że jest wszystko okej. Okay. Jeszcze zobaczymy. Jak tam jakości? Właściwości urządzenia, wszystko jest ok. Mikrofon zdaje się. Nie wiem, czy nawet nie trochę za cicho. Nie wiem, co mu się stało ostatnio. Ale dobra. Ale dobra. Mogłoby mi się nie włączać, proszę, ten... Wszystko naraz. Właściwości, jest ok. Czat chciałbym bardzo wyrzucić. Znaczy, nie w ten sposób, tylko żeby wziąć w inne okienko. Monka S. Dobrze, że prawie nikogo nie ma, nikt nie słyszy. Cześć samuraju, witam serdecznie. Dobra. Patrzymy, czy już bot zapostował. Bot, owszem, zapostował. Szlalom. Szlalom gigant. Cześć. Cześć Oksa, cześć Icor, cześć Kson. Witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym, drugim już streamie z Metroid Fusion. Czyli nie jest istotne, co nie było słyszane, to nic ważnego, nic ważnego. Zaczynamy w takim razie w miejscu, w którym skończyliśmy ostatnio, czyli to był bodajże sektor numer, no właśnie, numer... Pyr! Sektor trzeci, okej, okay, widzę. Zgarnęliśmy ostatnio super misaile, super rakiety, upgrade. Mamy ich 105. I uciekamy przed SAX, tak jak to... robimy niemalże cały czas. Cześć, Bricky. Jesteśmy teraz przed pokojem nawigacyjnym, także dostaniemy nowy briefing. Walczyliśmy też z robotem ochrony. Właśnie o tym nam teraz Adam, komputer Adam, mówi. Widzę, że napotkałaś wrogiego robota ochrony. Możesz go zniszczyć, jeżeli spotkasz go ponownie. Twoje bezpieczeństwo jest kluczowe. Ale co do twojego zadania... Zamki poziom drugiego są otwarte, więc sektory 5 i 6 również są. Znaczy to, że te sektory zostały najprawdopodobniej zinfiltrowane przez X-y. Te gry potrzebują, ta gra i inne Metroidy starsze potrzebują wydań ponownych. Przede wszystkim. Bo Fusiona i Zero Mission można chyba poza Game Boyem dostać obecnie tylko na Wii U Virtual Console, co nie jest popularną opcją, biorąc pod uwagę, że Wii U samo w sobie nie jest popularną opcją. No, Super Metroida można ogrywać na Nintendo Switch Online, na SNESie Mini, więc... No, ale uważam, że po prostu te gry potrzebują... Game Boyowe Metroidy potrzebują wydań nowych. Czy remasterów? Można by się kłócić, że graficznych remasterów potrzebowałby niemal każdy Metroid, ale one mają swój własny dobry styl, który się sprawdza. Ja nie uważam, że to jest aż tak ważne. Gameplay jest dobrze przetłumaczalny dalej na dzisiejsze czasy. Są one dużo trudniejsze do powstrzymania niż wstępnie podejrzewaliśmy. Sektor 5 ma temperaturę poniżej zera. Jesteś dalej podatny na chłód z ubocznych efektów szczepionki, więc otrzymasz obrażenie, jeżeli w ogóle postawisz tam stopę. Unikaj sektora 5 jak na razie, ale w międzyczasie kwatera główna pracuje nad danymi, aby dostosować twój strój do ekstremalnych temperatur. Kiedy otrzymamy już przesył, to możesz się ściągnąć, ale... A ta Game Boyowa kolekcja z Game Boyowymi Castlevaniami. O to chodzi. Z
No. Aria w Sorrow dostanie re-release, yay. Cześć, placko. Xy zniszczyły wszystkie pokoje z danymi, których dotychczas używałaś. Nie wątpię już ich możliwości krytycznego myślenia. Będziesz musiała użyć pokoju z danymi w nocnym siedlisku. Sektor 6, noc. Idź do sektora 6 i uzyskaj dostęp do pokoju nawigacyjnego. Tylko ostrożnie, Samus, jesteś jedyna, która może to zrobić, a X-y mogą być dużo bardziej groźne niż wiemy. Sektor 6, Notch. I zwany również twórcą tej gry. Oho, transmisja. Czy Samus podejrzewa cokolwiek? Nie, nie wydaje mi się. Dobrze, obserwuj ją bacznie. Przyjąłem. Odbiór. Bez odbioru w sumie, skoro out. No. Kroi się nam tu jakaś intryga, o której nic nie wiemy. No nie mamy w sumie nawet powodów, żeby cokolwiek podejrzewać. Na razie misja jak misja. Nic bardzo zdrożnego się nie dzieje, oprócz tego, że wszystko idzie do diabła. No ale póki co jesteśmy wspierani, mamy części, jest ekwipunek podawany nam w miarę możliwości. Cześć, Zyzik. Swoją drogą, jak już... A, dobra, to może powiem później, mamy kolejny pokój nawigacyjny. Jezu, okej. To jest bardzo, moim zdaniem, to jest bardzo poważna wada Fusiona. Teraz jak o tym pomyślę. Fakt, że mamy briefing praktycznie na briefingu, że nie można tego wszystkiego upchnąć w jeden pokój nawigacyjny, tylko że mamy jeden pokój, później od razu minutę, później drugi pokój. Strasznie to niweczy tempo tej gry jakiekolwiek, które się uzyskuje podczas przechodzenia sektorów, bo jesteśmy tak sztucznie wyhamowywani przez te pokoje nawigacyjne. To jest drobnostka, ale jednak na tyle istotna, że mnie to może nie tyle drażni, co jest to zauważalne, o, dla mnie w ten sposób. Odnotowuję, że takie zjawisko istnieje. Dane stroju Varia są już gotowe do ściągnięcia. Ruszaj się do pokoju z danymi, ale jest tu problem. Xy z sektora Ark są w sektorze 6 Notch i zostały zmienione przez zimno. Jeżeli takiego zaabsorbujesz, będziesz zamrożona od środka, czyli to jest ten sam uczuć, jak zjecie loda albo coś zimnego za dużo i wam po prostu zmrozi zatoki. Najgorzej po prostu. Więc to o to chodzi na pewno. Zdaje się to być konkretnie obraną taktyką. Dla mnie to nie jest przyjemne. Jak już ściągniesz modyfikację stroju Varia, nie będziesz zagrożona. Po prostu do tego czasu bądź niezwykle ostrożna. Pokój z danymi noc jest tutaj. Pamiętaj, unikaj niebieskich X-ów. Używaj swojego promienia, by ich... zamrozić. Aby się przez nie przedostać. Teraz już aktywnie na siebie polują, Samus. A ta strefa jest bardzo ciemna, więc uważaj na siebie szczególnie. Pomyślałby, że w tym zaawansowanym stroju znajdzie się coś takiego jak Noctowizja. Jest... Samus może mieć normalny wizjer, termalny wizjer, X-raya, ale Noctowizor? Pierwsze słyszę. I w Prime też jest ten problem. W Prime, żeby nawigować przez ciemne strefy w Fendranie, potrzebny jest... Ismena, witam serdecznie. Potrzebny jest... Ach, nie powiem, co jest potrzebne. Wiem, że możemy tutaj z innej strony podejść. Potrzebny jest Thermal Visor. Nie żadna Noctowizja. Nie wiem, no wydaje mi się, że jest to logiczne po prostu. Co tam? Ja w porządku, nic w sumie bardzo nowego. O, coś co miałem powiedzieć. To przy okazji powiem, co tam u mnie to jest, że przechodziłem Action Verge 2 teraz. Skończyłem całego.
I dalej nie jestem w stanie wydać jednoznacznej oceny, jak mi się podoba Axiom 2, bo są aspekty dobre, a są aspekty absolutnie, które mnie odrzucały podczas przejścia i trochę się czułem mało komfortowo momentami. Poza tym urlopuję sobie, jest całkiem przyjemnie. O Boże, niebieskie X-y! Dużo obrażeń, jak widać. Dragon Quest 5. O, nie ruszałem żadnego Dragon Questa. Nie jestem jakimś wielkim znawcą serii. Cześć, Sebastian. I tu nie przejdziemy, bo jest za dużo niebieskiego szajstwa. W sumie byłem, powiedzmy, zniesmaczony Axiomem 2, jakby jako moja pierwsza reakcja na tę grę. Niech będzie ewidentne w tym, że po przejściu 2 stwierdziłem, że ja chcę pograć w 1 i kupiłem sobie 1. I też praktycznie już przeszedłem 1 pierwszego Axioma. Dużo niebieskich X-ów, no ale przemykamy się przez nie. Personek 2. Nie ukrywam, że fajnie byłoby mieć jakąś personę na Switchu. Obrywam zdecydowanie za dużo. Przynajmniej możemy sobie trochę odłożyć. No tak, wiem, mam Strikers teoretycznie, ale to wiadomo, o co chodzi. Grałem w zwykłą Personę 5, więc Strikers to tak nie do końca to, czego bym chciał. Strokers. A faktycznie będzie SMT 5. W ogóle koniec miesiąca dla mnie jako posiadacza Switcha jest bardzo dobrym miesiącem, bo wychodzi Dread w październiku, a w listopadzie wychodzą remake'i czwartej geny Pokémonów i SMT 5, więc będzie w co grać, to na pewno. No i tak sobie luzem leży. Nice. Okej, i wydaje mi się, że... O, tak, słuchajcie, możemy mieć... Forgetters, dzięki za followa. Dziękuję serdecznie. Właśnie, to jest to, o czym mówiłem, co możemy napotkać. SAX, kolejne starcie. Powerbomba. O. Trochę na widoku jesteśmy prawie, słyszałem ten screw attack. Możemy sobie podejść tutaj przynajmniej. Teraz tutaj warto się zła... Nie! Ujujujujuj! Ale problem! Okej. Dobra! Dobra, nie spodziewałem się, że spartolę to aż tak bardzo. Ale mamy przykład tego, że SAX może nas zauważyć i może nas bardzo mocno poharatać, jeżeli już ją spotkamy. To było bardzo groźne. Teraz trzeba bardzo ostrożnie, bo tutaj na pewno są ukryte niebieskie X-y. Ała, one też mi krzywdzą. A wydaje mi się, że jesteśmy już blisko tutejszego bossa. Ale jesteśmy blisko, owszem. No! Co do propozycji ogrania Dragon Questa, powiem tak, ja mam teraz tyle gier do ogrania. Kolejny pokój z danymi w ogóle został zinfiltrowany i zniszczony. Więc świetnie jest. Że trudno mi powiedzieć, kiedy ja nie daję żadnych obietnic, że ja coś ogram. Okej, i tutaj jeszcze przeciwnik to jest taki wielki blob. Mi się wydaje, czy on jest odporny na rakiety. Chyba jest. Czy ja go nie trafiam, ale tak, on jest chyba odporny. Tutaj charge beam tylko działa.
trochę niezbyt przyjemne, że wyposażenie, którego jednak mamy bardzo dużo, czyli te misaile, nie zdaje egzaminu w ogóle i musimy używać dosyć słabego charge beama. Przynajmniej na Core X-a powinno działać. Orb! Czy remake tak, ograłem remake Finala 7, jak tylko była premiera, czyli już... To już był chyba po... rok? Ponad? Jak ten czas szybko leci? Jezu, jestem w szoku. Okej, zyskaliśmy Various Suit, czyli... Zmniejszenie obrażeń, które otrzymujemy, to jest jedna kwestia, a druga... To... Odporność na wysokie temperatury i niskie. A DLC nie, Intergrade'a jeszcze nie ogrywałem. To opowiem od razu. Czy on nie jest przypadkiem ekskluzywny dla PS5? Co my tu mamy ciekawego? Chyba się nie dostanę, chyba że jakiś bomb jumpik się zrobi ambitny. No to nie, nie mam piątki niestety, więc... Nie, nie dam rady. To jest bez sensu. Nie damy rady. Dobra, trudno. A, możemy już absorbować te X-y. No tak. Możemy absorbować niebieskie X-y, jako że mamy już odporność na niskie temperatury. One dają nam dosyć dużo HP-ków. Nie wiem dokładnie jak dużo, ale jest ich tu mnóstwo, także nie mamy już... nie będziemy mieli problemów z tym, że mamy mało zdrowia. Co mogło trochę być rzeczą. Ale zero nadal nie możemy. A, bo X zero. Haha. To są misaile, które oczywiście są pod... rozpadającą się podłogą. Widziałeś, że Holo Molo Respi... Tak, widziałem. Widziałem, że dostały, że dwie dostały też restrykcje już na Twitterze. Jestem ciekaw, kiedy Hololive stwierdzi, że okej, mamy już wystarczająco dużo talentów. I robimy nowych generacji tak często, bo musi być ten moment, kiedy nastąpi przeszyt. Swoją drogą mamy 120 rakiet, dosyć szybko w grze moim zdaniem. Chociaż jesteśmy już... No, został nam tak naprawdę tylko jeden sektor. Do zwiedzenia. Został nam Ark i to jest pewnie sektor, do którego teraz pójdziemy, bo jest jedyny, który nam został. Albo ten, albo Pyre, ale chyba do Ark pójdziemy najpierw. Więc wydaje mi się, że nie powiem, że na następnym streamie skończymy Fusion, bo to jest optymistyczne bardzo założenie, ale wydaje mi się, że za dwa na pewno. Unlimited 2, no. Ja jestem ciekaw, kiedy wyjdzie w końcu X-Corrupted. Ileż można czekać? Tu pewnie są... Tak, to jest Screw Attack, więc nie ma wała, że tu cokolwiek zrobimy teraz. Ale tu po prawo możemy chyba iść. Nie, ale... Bardzo dobre w designie Fusion jest to, że na przykład to starcie z SAX jest taki mały nieplanowany moment w grze, a... By the way, to nie jest upgrade legitny, to jest mimik. Mamy mimiki tutaj. A robi on dosyć duże wrażenie, Imo, bo jednak pokazuje siłę i pokazuje, że jak przypadkowo napotkamy na SAX, na SA dałem radę tylko dlatego, że miałem uprzednią wiedzę, co robić mniej więcej. Kometa to jest Suisei, bodaj. Metroid robił mimiki zanim to było modne.
W końcu w Terrarii. Terraria jest zawsze mimo dobrym doświadczeniem. Ja zawsze się dobrze bawię, jak wracam do Terrarii. Pogram trochę. Tam dotrę do endgame'u, przystanę i po jakimś czasie wrócę i tak się dobrze bawię. Zaraz wychodzimy z sektora noc. Już chyba nam dużo nie zostało do zebrania na obecnym etapie. Swoją drogą, to, że nam tak szybko teraz idzie z Fusion, oznacza, że już niedługo będziemy mogli doświadczyć tego cudownego przebłysku geniuszu, jakim jest Metroid Other M. Nie mogę się doczekać. Jaki sobie ten X ściągnął dane stroju Varia? To wydaje się być pozbawione jakiegokolwiek sensu, chyba że X-y mają możliwość przetwarzania danych organicznie. W każdym razie, masz już dane stroju Varia. Będziesz teraz chroniona przed ekstremalnymi temperaturami. Drunk level. CX był ciekawy. Nie powiem, że to był jakiś bardzo dobry fangame, ale był dosyć ciekawy. Jest bardzo trudny, to na pewno. Co więcej, SAX nie będzie już w stanie zamrozić cię, więc możesz łatwiej uciekać. Ale dalej jesteś zbyt słaba, ta rzecz to dla ciebie za dużo. Jakby ci to powiedzieć, Adam, mieliśmy okazję się przekonać. Nie masz obecnie żadnego sposobu, aby to uszkodzić. Mega Man Rock'n'Roll, nie jestem zbyt za bardzo na bieżąco ze sceną fanowskich gier z Mega Mana. Ja mam, tak, Magma Male to jest na pewno coś, co mnie interesuje. X-Corrupted to jest na pewno coś, co mnie interesuje. Unlimited 2 jest potencjalnie czymś, co mnie interesuje. I na razie to. Ale moje symulacje wskazują, że przebijająca broń, jak promień plazmy może zadziałać. Plazmowy promień. Wyprodukowanie danych z modyfikacją zajmie kwaterze głównej trochę czasu. Jest też możliwość, że będziesz w stanie odtworzyć twój plazmowy promień przez powchłonięcie dużego Core X-a, tak jak to zrobiłaś z funkcją Charge Beam. Co do przywrócenia funkcjonalności lodowego promienia, to wątpię w to. Twój obecny układ komórkowy odrzuciłby ten dodatek. Kwatera główna wyprodukowała więc ulepszenie lodowej rakiety. Dodaj to zamrażający efekt do twoich rakiet i pomoże. Idź do sektora 5 na download. Descargar! No i oczywiście musimy tam na miejscu zahaczyć o pokój nawigacyjny, bo cóż to by było, a za przejażdżka bez pokoju nawigacyjnego w dupy walonego. No nie mogę! Free Descargar Torrent. Właśnie, przecież X-y mogły wyrzucić do Data Roomu jakiegoś wirusa dla Samus. Boże, szkawkę mam. Sorki. O Jezus. Potężna szkawka. Arc 5, jak Yu-Gi-Oh. Sektor 5 jest dosyć duży. To, co widzimy. Musisz ściągnąć dane do ulepszenia Ice Missile, ale... Jak się pewnie spodziewasz, pokój z danymi tu jest chroniony. Włazy poziomu trzeciego są żółte. Odbezpiecz zamki i ściągnij dane, jak zazwyczaj. I poeksperymentuj z tymi nowymi rakietami, będą pomocne. Wiesz co robić, idź to zrobić. No okej, okay, Adam, dzięki. Naprawdę wystarczyło po prostu w pokoju w sektorze
szóstym pokazać, gdzie mamy iść w piątce i byłoby okej, okay, naprawdę. Nic ta gra na tym nie traci. Ale anyway, mamy nasz zwyczajowy taki przedpokój. W sektorze piątym tu mamy dwa żółte włazy, więc nigdzie nie przejdziemy. Tu bodajże trzeba odpalić rakiety, żeby przejść dalej. Tak, widziałem nawet, że bloczki były rakietowe, także to było spodziewane. A czy skończyłeś klasyczne FF7? Nie. Ja ogrywałem, porobiłem, poczyniłem pewne postępy, ale oryginalnej siódemki nie skończyłem nigdy. Co nie znaczy, że nie chciałbym. To, że skończyłem remake, nie znaczy, że nie chciałbym ograć oryginału. I spin jumpy. Mamy nawet czerwone włazy tutaj, jak widać. Jest ten pokój z danymi nieszczęsny, ale nie ma nawet co chyba tu iść. Mamy też jeszcze większego bloba niż zazwyczaj. Także co, na razie szukamy drogi dalej. Tu jest bariera, której póki co nie przejdziemy. Przydałby się wave beam tutaj. W ogóle bardzo późno dostajemy w ogóle upgrade'y do promieni. W Super Metroidzie mielibyśmy już spacer. Mniej więcej w tym momencie możliwe zdobyć do zdobycia wave beam, ice beam. Bardzo szybko się zdobywa, jeżeli się wie, co się robi. To się bardzo szybko zdobywa upgrade'y w superze. W Fusion one przychodzą bardzo, bardzo wolno. Tutaj będziemy mieli kolejny już upgrade pocisków, mimo że przed chwilą mieliśmy Super Missile, teraz będziemy mieli Ice Missile, więc... Powiem tak, cieszy to o tyle, że mamy tych rakiet na tym etapie gry naprawdę dużo. Więc, I guess, dobre jest to, że gra nam daje możliwość, żeby tych rakiet poużywać, żeby z nich trochę pokorzystać, nie? Tu się przydadzą Ice Missile na przykład. Tego nie mogę teraz zrobić. Tutaj już wiem, na 100%. Tu jest save room. Nie, wall jump nie jest absolutnie wymagany, żeby przejść Super Metroida. Jeżeli się wpadnie do tego pokoju, gdzie trzeba robić wall jumpy, to oczywiście, tak, wtedy nie ma za bardzo wyjścia. To jest tylko jeden segment. Wall jump absolutnie nie jest wymagany, żeby Super Metroida przejść. Jest to technika, z której można korzystać, ale z której absolutnie korzystać nie trzeba. Jest dużo sposobów, żeby przejść Super Metroida. Wall jump, korzystanie z wall jumpa jest tylko jednym z nich. Hop. Albo robić plazma przed wave. No, da się dużo rzeczy robić w Super Metroidzie. A teraz jak będę przechodził supera, to bym chciał na pewno zrobić to w tej speedrunowej sekwencji, gdzie się najpierw idzie do Fantuna. Nie do Kraida. Chyba kończyłeś na 100%. No. Z tym, że no ja aktywnie korzystam z wall jumpów, bo potrafię i bo one są przydatne, ale nie są konieczne, nie są wymagane. Jakby mi ktoś powiedział, żebym zrobił 100% bez wall jumpów, to pewnie bym zrobił. Zdobyliśmy swoją drogą Ice Missile. Więc będziemy sobie zaraz z nich korzystać. Wow! Chociażby tu. Możemy zamrażać przeciwników. I tak, to jest mimik. Tak, myślałem, że to jest mimik. Tylko gdzie jest w takim razie prawdziwy? I tank tutaj musi być.
tu możemy mieć od cholery energii, z tego co pamiętam. Tu jest naprawdę dużo itemków do zebrania. Tak, skończyłem klasycznego Metroida, nawet to chyba streamowaliśmy, tylko nie pamiętam, czy jeszcze na Twitchu, czy już na... Czy już na Twitchu, czy jeszcze na YouTubie, ale chyba na Twitchu to było. Chyba na Twitchu. Ale tak, był kończony klasyczny Metroid. Dobra, tu będzie potrzebny Ice Missile znowu. Musimy poprzenosić tego pasożyta przez kilka przeciwników, żeby on dostał się tutaj. Zamrażamy tego przeciwnika. I używamy Speed Boostera, aby wydostać się z pomieszczenia. To jest tak naprawdę chyba... Powiem tak, jeżeli przejdę, a przejdę Samus Returns na streamach teraz, które planuję, to z Metroidów do przejścia zostanie mi na dobrą sprawę Prime 2, Prime 3 i Return of Samus, nie liczę Federation Force. Ale ludzie mówią, że oryginalna Metroid 2, że oryginalny tytuł ma... O! Ciekawe, co tam lata w tle. Duży Chungus. że oryginalna 2 ma dosyć unikatową atmosferę, że ani AM2R, ani Samus Returns do końca tego nie oddają i dalej warto w oryginalną 2 zagrać. Well, ja jestem ciekaw. Tu były chyba powerbomby, chociaż nie, nie wiem co to było. Teraz sprawdzimy, czy jest tu coś, co możemy podnieść teraz. Powerbomby, dobra, okej, fajn. O! Emergency in Franker Z. Jak wielorazowo usłyszymy teraz, mamy sytuację krytyczną w sektorze trzecim. Nagły wypadek w sektorze trzecim. Dzięki, Adam. Słyszałem to już z 5 razy. Wszystko przechodziłem. Strefa może się wkrótce roztopić. Wydaje się, że jednostka chłodząca główny boiler ma awarię. To może z łatwością zniszczyć całą stację badawczą, ponieważ odpaliłby to ładunki wybuchowe do samozniszczenia. Mamy około 6 minut. Pospiesz się do sektora trzeciego i wejdź do pokoju kontrolnego przy pokoju głównego boilera. Większość systemów Pyre jest włączonych przez to. Wiemy, kogo zaskarżać. SAX musiało włamać się do pliku systemu kontrolnego. Niesamowita inteligencja. Okej, okay. I nie musimy wchodzić do pokoju nawigacyjnego. Niesamowite. SNES czy Game Boy. I mam odpalony jeszcze zapis na SNES Classicu, więc jestem w trakcie jakby przechodzenia SNESowej wersji. Tylko muszę znaleźć, bo jak gdzieś zapodziałem mojego SNESa Mini. Muszę go znaleźć. Cześć, Triples. A, chyba, że mówicie o FF5, to okej, to ja się nie wypowiadam. Chociaż też chyba wyszło na Game Boya, nie? Ale anyway. Jest... Nagląca potrzeba w sektorze... Paląca potrzeba w sektorze trzecim, hehe. Teraz mając strój waria, możemy przechodzić przez te wszystkie gorące strefy. To jest na pewno przydatne. I jak się adwencik podobał? Wow. Musimy trochę więcej rozpędu złapać. 5 minut. Taki ciekawy całkiem twist, że mamy nasze klasyczne metroidowe odliczanie, tylko tym razem nie w... na koniec gry, tylko gdzieś tak w środku.
Nie jest to jakiś bardzo duży twist, ale zawsze twist. Dobra, musimy iść po lewo. I tu jest nasza gorąca strefa. O-o! Bym wpadł w lawę, a jeszcze nie możemy chodzić po lawie. To dopiero Gravity Suit by nam gwarantował. O-o! To co mówiłem, a problemy. Trzeba ostrożnie przemykać przez te drabinki. Tutaj po prostu można zniszczyć. Zapomniałem, że jest też taka opcja. Chciałem po nim wskoczyć, ale łatwiej jest go zniszczyć, I guess. Powinniśmy już być przynajmniej niedaleko spoilera. Po nich można wskoczyć. Chyba nawet trzeba. O-o. Problematyczne. Dosyć. Nie ma tragedii do. Tu się przydają rakiety dosyć mocno, bo jednak to jest większa siła niż... większa siła rażenia niż te... jak to się nazywa? Niż zwykłe pociski. Niż zwykły promień, niż promień, niż promień. Dobra. Jesteśmy przy głównym boilerze. Widać, że tutaj dużo się trochę potopiło już. Mamy ponad 3 minuty i tam na górze jest... są bossowe drzwi, także wiemy mniej więcej czego się spodziewać. Niestety one też są na RNA. One wysiadają po jednym strzale, dobra, więc to RNG nie ma tutaj dużego znaczenia. Tu na górze nic nie ma, tutaj jest naukowiec, którego się odbijam. Tak naprawdę jest to Core X! Jest to chyba promieniowy. Więc będziemy mieli upgrade do promienia. Tak. Jest to Spacer, czy też coś innego. Nie Wave Beam chyba. To jest Wide Beam. Okej, Wide Beam, niech będzie szeroki promień. Spacer po prostu. Mamy już chłodnicę udostępnioną, także możemy wracać do pokoju nawigacyjnego. Po drodze sobie przy okazji pozgarniamy szeroki promień, tak. No to dobrze, że gra niejako odpowiada trochę na moją małą krytykę tego, że jest mało upgrade'ów do promieni i od razu daje nam kolejny promień. I teraz mam nadzieję, że będziemy mogli wynosić się już do głównej windy. Nie jestem w stanie tego zagwarantować, ale myślę, że są duże szanse na to, że przeniesiemy się z powrotem do tego rdzennego sektora, do samej stacji badawczej. A nie, nie zwróciłem nawet uwagi na to, że zmienia się ton ładowania. Wydaje mi się, że Wide Beam jest nieco szybszy niż nasz normalny promień. Musimy znowu w miarę ostrożnie przechodzić. Chociaż tu nie ma to aż takiego znaczenia, po prostu możemy wyjść bez większych problemów. Tu nic nie ma, nie. No tak, ja też wiem, że chodzi o dźwięki i mówię, że tego nie słyszałem, nie zwróciłem na to uwagi. Tutaj chyba coś było w tym miejscu. A yep. Missile tank. I tu też było dalej przejście, ale tego chyba teraz nie zrobimy nawet. Oj, walljump tu nie wejdzie! O, cholera. Niedobrze. Mi się to podoba, że nie trzeba znać innych gier. No!
Wave Beam, dobra. Znaczy no, wiadomo, że trochę fabularnie... Well... Żeby zrozumieć początek gry, to fajnie byłoby znać Super Metroida chociaż. Ale żeby samą tą historię tutaj przedstawioną znać, to nie jest aż tak konieczne, bo Fusion jest praktycznie swoją taką własną, oddzielną opowieścią. Zresztą te gry, moim zdaniem, ja nawet patrzę tak, że te gry nie były aż, nie są aż tak mocno zakorzenione w fabule. Bardziej w tych grach chodzi o rozgrywkę satysfakcjonującą. A żeby zrozumieć, no, Super Metroid daje ci streszczenie poprzednich części w swoim intrze, więc to nie jest też taki problem. Przynajmniej w mojej opinii. Potężny Ridley, łamiąc duże Metroidy, Samus zaledwie tylko kołysze. Można i tak. Zmieniły się w ogóle trochę te glizdy wystające ze ścian, te wąsze. Trochę bardziej agresywnie teraz wyglądają. Widać, że wysokie temperatury wpłynęły. White Beam znowu coś tam działa. Dla nas tutaj jest kolejny gorący pokój, ale sobie go zwiedzimy od razu, bo może tu być coś ciekawego. Blisko. Ale obyło się bez szwanku. Tu powinien być upgrade'ik dla nas. Jest to missile tank. Tradycyjnie sprawdzamy, czy za ścianą nie ma czegoś i oczywiście, że jest. I tu będzie potrzebny raczej speed booster w jakiejś tam, w jakimś tam zakresie. W jakimś tam, to widać od razu. Zrobimy sobie Shine Spark. A tutaj nie jestem pewien, czy gra daje jakiś tutorial do Shine Sparków. Raczej nie. No właśnie, więc to jest... To może być lekko problematyczne, żeby wykminić. Okej, łatwo! Lubię bardzo puzzle ze speed boosterem w tej grze. A tu nie wiem, co zrobić, jak mam być szczery. Czy tu poratuje speed booster, czy nie? No zobaczymy. Nie poratuje. Trzeba pewnie będzie przyjść z czymś innym, z jakimś skrótatakiem, czy powerbombami, czy czymś. Albo, no właśnie, mamy przejście z tej strony, apparently. Albo i nie mamy. Szlak by to trafił. Jak szybko jestem w stanie zrobić to ze speed boosterem, się zastanawiam. Wiem, że niewystarczająco szybko, dobra. Nie. Także nie mamy tu jeszcze wstępu. No dobra, będzie to na mapie na pewno widoczne. Ważne, że mamy tego itanka. W razie co, to się jeszcze tu wrócimy, jeżeli będzie mi się chciało, oczywiście. Ej, czekaj, to można w dużo łatwiejszy sposób wrócić. Czekaj. Eat! Tak to się robi, z klasą.
satysfakcjonujące bardzo. Uwielbiam Shine Spark za to, że istnieje. Buja. Kasza buja, buja kasza. Dokąd teraz nas zaprowadzi Adam? Docci, docci. X podszył się pod członka załogi. To wszystko ma teraz sens. X może pochłaniać wspomnienia i wiedzę i zdobycze. Co za niesamowite znalezisko. W kwaterze głównej byli bardzo pod wrażeniem. Ale czy nie jest to dla ciebie dziwne? To mogło zniszczyć stację razem z X-ami, już nie wspominając o SAX. To jest dosyć niespotykane dla takiego samozachowawczego gatunku jak X-y. Chyba że twoja obecność jest nawet większym zagrożeniem, zagrożeniem do istnienia X-ów gdzie indziej. Jest to tylko hipoteza. Jesus the game. Być może ich instynkt przetrwania jest w... stoi w konflikcie z ich nowo zapożyczoną inteligencją. Ale nie... nie daj się zaskoczyć. X są dalej zagrożeniem. Samo wyczuwam bioznaki na pokładzie. Siedliskowym? Na siedliskowym pokładzie. Ocaleli? Zainfekowani członkowie załogi, których widziałaś, przetrwali do niedawna. Może jest jeszcze nadzieja. Znaki pochodzą stąd. Przywróciłem właśnie energię do głównej windy. Użyj, aby powrócić i poszukać pozostałych ocalałych. Co do Amogusa, to Fortnite podrabia teraz. Amonga. No jest Fortnite Imposters, coś takiego chyba. O ile mi wiadomo. I to jest praktycznie Among Us. Tylko w Fortnite'cie. Nie wiem, mnie nie interesują takie gry, więc też nie do końca będę się na ten temat wypowiadał, ale... Mamy tutaj Speed Boostera do użycia. W ogóle tu sporo powinno być rzeczy do... zrobienia, jak już mamy... dużo upgrade'ów, bo mamy ich dosyć sporo. Mamy rakiety, mamy speed booster. Trzy poziomy włazów otwarte. Także nie jest wcale tak mało do zrobienia tutaj. Oczywiście po drodze do... Chociaż kurczę, też nie jest już tak dużo do zebrania, jak mam być szczery. No oczywiście, tu mamy zablokowane... A, ja też tego nie lubię trochę, że wracasz do strefy i myślisz sobie, o, jest tyle możliwości, żeby sobie pozwiedzać, poszukać upgrade'ów, jeb, wielki kurwa kloc przed przejściem. Bo nie możemy mieć dobrych rzeczy w Metroid Fusion. No i jest to problem, że jest dużo takich sztucznych barier bardzo. Nie wynikających z... nie wiem... ukształtowania terenu. Czy tego typu rzeczy. Ciąż najpierw na górę. Komentarz do spama Mogusa. Ciekawe czemu. Widzimy tutaj, że są stworki od... które nas w Super Metroidzie uczyły walljumpowania i shine sparkowania, czyli Etekuns i Dahoras, Datoras, Burritos. Chyba nie wiem. Że musimy je stąd jakoś wydostać. I tu chyba Speed Booster wejdzie w grę. Albo nie. Albo tak. Dobra. Darmowy Missile Tank to już jest... 145. Ogromna liczba, Imo.
No Samus to już powinna mieć jakieś 5000 wstrząsień mózgu na tym etapie swojej kariery. Przez to ile bonków robi. A to było dosyć proste, nieskomplikowane. Także wypuszczamy stwory. Czyli kanoniczny jest scenariusz w Superze, gdzie ratujemy zwierzaki. To warto zapamiętać, że speedrunnerzy są niekanoniczni, basically. Ale jit. Była w Horny Jail. Samus jest powodem, dla którego ludzie trafiają do Horny Jail, umówmy się. Wracajmy do Navigation Room. Wracajmy do oczywiście. I mean, yeah. Yeah. Etekuns i da nachos. Spotkałem te inteligentne stworzenia wcześniej. Też zdawały się mi rozpoznawać. Jak dziwne, żeby je tu spotkać ponownie. W przeszłości pozwoliły mi uwolnić umiejętności, co do których nie wiedziałem, że je mam. Ale dokąd uciekły? Mam nadzieję, że są bezpieczne. Ten ta Zero Suit Samus. Nawet nie jest tak, że fandom, samo Nintendo baituje trochę przez screeny na koniec gier, zwłaszcza Fusion i Zero Mission mają tego od chuja. Okej, chodźmy do pokoju nawigacyjnego. Pipipipim. Więc ocalili to niby ludzie. Niefortunne. Możemy teraz potwierdzić śmierć wszystkich członków załogi. Wyobrażałem sobie, że tak to jest, ale miałem nadzieję, że jednak nie. Nie jestem... Twoje życie zmieniło się. Przez fanfiki. Wierzę w to, że X-y zainfekowały ludzi tylko dla wiedzy. Ta forma jest zbyt słaba dla walki. Jestem pewien, że inni byliby jedynie pożywką dla X-ów. Samus, wydaje mi się, że one ewoluują, rosną w siłę. A niektóre zdają się być otworne na twoje obecne bronie. Kwatera główna to przewidziała i wysłała dane do... bomb mocy! Jak tylko ekipa od oprogramowania jej skończyła. Jesteśmy ograniczeni do sektora 5, idź. Czyli będziemy mieli powerbomby! Nit! Na pewno bardziej horny. Czym się Oxide miłego? Wracamy w takim razie do sektora 5, w którym byliśmy niedawno, co? Wstrzymaj się, Samus, proszę! Idziemy spokojnie na dół. Sektor 5, ładnie podświetlony, żebyśmy wiedzieli, dokąd idziemy. Pohamuj dopalacze. O mój Boże, no tak, pokój nawigacyjny, bo... Byłaś już tu wcześniej, ale jeszcze raz wskażę ci jego pozycję, bo jesteś apparently głupią debilką Samus, dzięki. Bez przesady, było już tak dobrze. Czy to, nie wiem, jakieś story triggery muszą się odpalić, żeby... broń Boże, nikt nie złamał sekwencji? Jest okrutne dla Samus po prostu, okrutne. Też chyba się powerbomby przydadzą. If I am not mistaken. Albo nie. Wystarczy być sprytnym. Tak, darmowy savoir vivre w pokoju nawigacyjnym, zgadzam się.
No my już 150 rakiet. Wow. Będziemy mieli dwie bomby pewnie. Darmowy omelet di fromage. Speaking of which, power bomby. Jestem ciekaw, cóż to za stwór. Jakież on może stanowić potencjalne zagrożenie w przyszłości? Niezwykle fascynujące. Dobra, dawać mi data room. No, 10 bomb, mówiłem. Nie, chyba mówiłem o dwóch. Nieważne. I wracamy mniej więcej przez tę samą strefę, w której byliśmy ostatnio. Wracamy do Navigation Room. Jej. Tym ziomkiem jestem te... O, tu coś jest. Poggers. Cfeleluk. No coś tam, coś takiego było. Oj, son of a bitch. Czy ja zabiłem niechcący przeciwnika, który miał mnie tutaj pomóc? Słoń Sarmata to był Yoma Ganesha. Nie? Aha, okej. Okay. Widzę. Sprytne, bardzo mi się podobają tego typu zagadki. O, no nie, no fantastyczne to jest. Bardzo mi się to podoba. Że po prostu trzeba poczekać, aż X-y zainfekują innych przeciwników. Oni nam służą za platformy. I teraz już nie wejdziemy górą, więc musimy na dół zejść. Bo nie ma już z kolei tego przeciwnika, który nam to umożliwiał. Przynajmniej zdaje mi się, że nie możemy wyjść górą. Nie, to jest tak skonstruowane, żebyśmy nie byli w stanie. Z kolei dołem możemy zejść tylko przy użyciu powerbomb. To znowu saks. Hehe, hehe, frajer. Hehe. No, nie będę jej teasował. Czekaj, czy ona tutaj chodzi w kół? Ojojoj. Ojojoj, musimy się przez nią przemknąć, podczas gdy nie wychodzi z pokoju. Co więcej, musimy użyć powerbomb, więc to jest chyba pierwszy moment, kiedy SAX musimy striggerować, żeby za nami ścigała. Jop! Przynajmniej nie jest to długi moment, więc nie ma tragedii. Tym niemniej, jeżeli się wcześniej uciekało od niej, to na pewno może to wprowadzić pewnego rodzaju napięcie, że o mój Boże, w ogóle zniszczyłem drzwi. Ciekawe. Ale teraz mamy już wystarczająco dużo ekwipunku, który pomaga nam z SAX trochę inaczej postępować, ponieważ mamy pociski, które mogą ją zamrażać i mamy też odporność na jej zamrażający promień, także starcia z SAX nie są już aż takim z góry przegranym scenariuszem. Są tylko nieco skazane na niepowodzenie. Więc teraz byśmy chcieli na pewno duże ilości na raz powerbomb.
Swoją drogą, zielone X-y nam tych powerbomb nie odnawiają, więc to jest trochę słaba rzecz. Tym niemniej mamy już teraz kolejny gros pomieszczeń do odwiedzenia. To jest w ogóle bardzo ciekawe pomieszczenie. Z tego powodu, że musimy przemykać właśnie po takich platformach, żeby dostać upgrade. Jest to dosyć specyficzne. Można to też w pewien sposób scheatować, tak jak ja to przed chwilą zrobiłem. Ajajaja, tu mi się nie udało! To musi być jakiś specyficzny timing chyba. Po prostu można to zrobić tak, żeby ten żółwik był bliżej. O! Nie! Fuck you, game! Powinienem był się spodziewać tego, honestly. Powinienem był się tego spodziewać. O tak, na pewno. No trochę troll. Dobra. Jak ja to teraz zrobię? Okej, w ten sposób. S. A każde powerbomby na wagę złota, zwłaszcza, że dostajemy tylko dwie. To raz, a dwa nie są odnawialne. Tak jak rakiety. Czyli zielone X-y nie odnawiają nam tej amunicji. Chyba możemy po prostu użyć powerbomb, żeby przejść je. Łatwo i przyjemnie. Teraz pytanie, czy tu po lewej coś było, czy to był po prostu taki... Nie, to było po prostu... To był taki pomocniczy bloczek, ja to doceniam, bo on nam mówi jakby tutaj użyj powerbomby. On nie jest po to, żeby nam zdradzić lokację power-upa, a bardziej żeby zdradzić, że w tym pomieszczeniu warto użyć powerbomby. Okej. Na plus na pewno coś takiego. Ja doceniam takie rzeczy. Małe podpowiedzi. To znaczy to, że nie trzeba robić wszystkiego do końca na czuja. Z drugiej strony, też biorąc pod uwagę, że i tak używamy powerbomb, nie było przeciwwskazań, żeby tamten upgrade umieścić do rakiet. Samus, wróć do twojego statku, mam ważne informacje. Prosty cel do zrealizowania. W końcu nic się nie dzieje w żadnym sektorze. Niesamowite. Coś zupełnie nowego. Jestem swoją drogą całkowicie przekonany, że nic złego nie stanie się na drodze do statku. Absolutnie. O kurczę, stało się coś złego na drodze do statku. Co za niespodzianka. Tutaj trochę nam Ice Missile pomogą. O, Ridley. Z którego wyleciał X. Co nie jest zbyt pozytywną informacją. Bo to, słuchajcie, oznacza, że na stacji badawczej jest X, który może podszywać się pod Ridleya. I tak, nie może powiedzieć tutaj, bo jest, nie wiem, zjebany or something, I don't know. Prr, to był upgrade, Samus. Missile tam kolejny.
Mogliby podać trochę tych power mod, ale już dobra, nie będę aż tak wybredny. Okej, dotarliśmy na statek. Za cenę, nie wiem, zepsucia całej stacji badawczej. Główny silos do rdzenia reaktora wyłączył się. Dlatego wszystkie windy i systemy stacji są wyłączone. Windy i włazy nie działają. To nie wróży dobrze. Jeżeli możesz dostać się do tego punktu, możesz być w stanie uruchomić zapasowy system zasilania. Wtedy możemy odkryć, dlaczego główny silos został wyłączony. Swoją drogą poprosiłem, żebyś tu wróciła, żeby ci powiedzieć, że pewne dziwne stworzenia weszły na twój statek. Potwierdziłem, że nie są one nosicielem miksów i dałem im wstęp. Czy wiesz coś o tych dziwnych stworzeniach? Czy to były źródła tych zdrowych bioznaków wcześniej? Dobrze więc, ich obecność w środku tej katastrofy musi mieć jakieś znaczenie. Zatrzymam je tutaj. Mogę zauważyć, że z powrotem wszystkie zamki są zamknięte. Przez naszą awarię. Także musimy sobie radzić. No i mam w sumie taki całkiem ciekawy segment rozgrywki, gdzie co prawda dalej jest to segment liniowy, to znaczy, że nasz cel jest jeden jedyny, ale nie jest on tak na pierwszy rzut oka widoczny. Musimy trochę pozwiedzać, actually, żeby się dostać do pożądanego miejsca. Tu się nie dostaniemy, a tu właśnie mamy przejść, więc musimy znaleźć jakąś drogę naokoło. Nawet save roomy nie działają, to jest ciekawe. Że dopóki... Ajajaj, alergia mnie dzisiaj bardzo mocno męczy, musicie mi wybaczyć. Wszystko mnie drażni. Że dopóki nie znajdziemy... zasilania, dopóki nie uruchomimy, to nie możemy nawet zapisywać gry. To jest dosyć ciekawy moment. Wracają kosmiczni piraci. Trochę mocniejsi niż ostatnio. Jest darmowy itank? To jest w ogóle ciekawe, że jest dużo takich, powiedzmy, darmowych znajdziek, które trudno jest przegapić. Co ciekawe, to ci przeciwnicy nie są wrażliwi na nasze lodowe pociski, więc musimy ich po prostu zniszczyć od tak. Kolejne misaile. Zaraz po nie pójdziemy, mam nadzieję. Dobra, na luzie. Tu wejdziemy. Też praktycznie darmowy upgrade. Swoją drogą widzę drzwi z bossem, także... będziemy się niedługo mierzyli z oponentem. Trendy teraz? Haro? A, tędy, okej. Okay. Fair enough. Chyba i tak muszę tu przejść, więc nie mam za bardzo innego wyboru. Jop. Co ciekawe drzwi, bo musimy trochę więcej wysiłku podejmować, żeby uniknąć tego jednego promienia, który wystrzeli. I mamy nasz kolejny...
nasz kolejny boss, naszego kolejnego bossa, czyli język polski, jest bardzo groźny. Nie, naszym bossem jest tutaj Yakuza X. Czyli pająk, po prostu. Którego ładujemy bardzo dużo pocisków i... Który wykonuje bardzo ciekawy skok. Bardzo ciekawy skok. Taki, że ciągle praktycznie wisi w powietrzu. I obraca się przy tym. Ciekawe, co to może być za upgrade, który nam daje ten X, prawda? Podpowiedź, jest to jeden z najlepszych upgrade'ów w historii upgrade'ów w Metroidvaniach. Przynajmniej moim zdaniem. Uwielbiam to, co za chwilę dostaniemy. To jest dla mnie synonim swobody w zwiedzaniu, w eksploracji. Tak, Sega po prostu zobaczyła ten... tutaj Yakuza X i stwierdziła, że będzie robić grę. Yakuza 10 to będzie to. To co widzisz, że ten... kurwa, Majima zmieni się w pająka. Space Jump jest nasz! Możemy obracać się w powietrzu. A! Najlepszy upgrade, kocham. No zobaczcie, to jest swoboda. Możemy się poruszać praktycznie. Jeżeli coś jest na pewnej wysokości, to my się do niego po prostu dostaniemy, bo mamy Space Jump. Piękny to jest. Jest dużo mniej wymagający timing do użycia Space Jumpa niż w Super Metroidzie, gdzie to praktycznie wymagało pewnego rytmicznego naciskania skoku. Tutaj po prostu, jak tylko poruszamy się w dół, to możemy wykonać kolejny skok. Co więcej, możemy na przykład robić coś takiego, możemy strzelać i dalej Space Jumpować. Także mobilność Samus w Fusion jest gigantyczna, ogromna. Zwłaszcza po tym, jak dostajemy ten upgrade. A! Przy okazji dostajemy się do zapasowego źródła zasilania. Jest pokój nawigacyjny, bo czemu by nie? Pokoje zapisu i przeładowania są już z powrotem działające, ale... ponieważ jest włączona tylko zapasowa moc, żadne windy ani włazy nie będą działać. Samus na tej 3 giga... no ma! Jeden na ramiennik, drugi na ramiennik i mobilność. Bez głównego silosa jesteśmy dalej w potrzasku. Wierzę, że źródłem problemu jest ta roślinność, którą widziałaś wcześniej, która zatyka komponenty rdzenia reaktora. Musimy znaleźć źródło tych korzeni, aby przejść dalej. I zobaczcie, po raz pierwszy w całej grze Adam nie daje nam celu. Co my teraz, biedni, poczniemy? Niemożliwe, nie może być. No i prawdę powiedziawszy, to fakt, że i tak jesteśmy ograniczeni do pomieszczeń, które nie otwierają się na włazy albo windy, to i tak jest to na tyle duże, że idziemy praktycznie w jednym kierunku, ale trzeba docenić, że ta gra chociaż robi coś, żebyśmy poczuli względną niewinniowość. Okej. Tędy nie przejdziemy. Tędy przejdziemy, okej. Możemy użyć power bomby i chyba to zrobię, bo nie chcę się przez to wszystko przebijać pojedynczymi. By the way... Yo! Tak, jest SAX, której absolutnie nie możemy uniknąć i co więcej, musimy... prowadzić aktywną ucieczkę przed nią, w tym miejscu. O-o! No, tak jak mówiłem, mamy na tyle dużo wyposażenia,
że nie powinno stanowić to aż tak dużego problemu. Krótki segment, dosyć intensywny, bo SAX dalej potrafi przypakować mocno. Jesteśmy w tym sektorze drugim, TRO. I zastanawiam się, czy SAX nie może kontynuować pościgu, jeżeli zdecydujemy tu po prostu wystrzelić rakietę. No ale pewnie ona i tak znika w następnym pomieszczeniu. Także teraz musimy przemieszczać się. W taki sposób, żeby móc gdzieś pójść bez użycia włazów. Mamy mało HP, tak przy okazji, przez to, że SAX nas trochę... Przez to, że SAX? Nie wiem, czy mamy taką mało HP, jak mam być szczery. Bo SAX nas trafiła tylko raz. To nie możemy w ogóle przejść. Także musimy zejść tu na dół. I udamy się do tutejszego pokoju zapisu. Przepraszam, mówiłem coś. Sorry, zapomniałem, że my nie możemy. O. No tak, tylko w te miejsca, które są dla nas dozwolone przez Space Jump. Tylko te miejsca, gdzie możemy w ogóle przejść. Zabrakło mi słowa. Można było coś zrobić, tylko co? Dostać power bomb, I guess. Muszę uważać na rozpadającą się podłogę. Ja mam trochę PTSD teraz. Po ostatnim skamie, jaki dostaliśmy na twarz. O, tu jest save room, proszę bardzo. Na pewno dobrą rzeczą, która dla nas nadchodzi, to jest fakt, że czeka nas niedługo do zebrania kolejny upgrade do promienia. To jest praktycznie następna rzecz, jaką dostaniemy, więc jest to o tyle przyjemne. Ale najpierw musimy ją znaleźć, a jak widać, to naprawdę nie jest takie oczywiste. Trochę trzeba pozwiedzać i to jest bardzo dobre. Bardzo się cieszę, że przynajmniej taki krótki segmencik takiego poszukiwania jest tutaj włączony. To jest dalej trochę liniowe, ale jednak... Nie mamy wszystkiego na tacy podanego, trochę trzeba się nasiłować, a te owady zdają cholernie dużo kontakt na mecz, więc trzeba je likwidować, jak tylko się pojawią, praktycznie. Tu jest właz, nie przejdziemy. Ale tu górą powinniśmy przejść. Albo i nie górą. Tu jest przejście pewnie, yep. Mamy kolejne drzwi bossowe. Cudowne RNG. Speedrunnerzy w tym momencie już pewnie wychodzą. Bo to jest tragedia. I mamy posąg Chozo umieszczony w roślinności. Trzeba zasypać po prostu salwą rakiet. Nie zważając za bardzo na te zarodniki, które są wystrzeliwane. I ten posąg teraz strzela w nas promieniem. Bardzo przewidywalny pattern. Więc po prostu spamujemy dalej rakietami. I kolejny Core X, który będzie nam dawał promień. Czy
to nawiązanie, to może być nawiązanie do Sportspawn. Pewnego rodzaju. I dostajemy Plasma Beam, czyli promień, który... plazmowy promień, który przebija przeciwników. Kolejne wzmocnienie naszego arsenału. I faktycznie, słyszę to, że on się trochę inaczej ładuje pod względem dźwięku. I możemy już otwierać wszystkie włazy. No i to jest ten moment, kiedy... kiedy ten promień staje się naprawdę potężny. To, że wzrasta jego siła rażenia, łącznie z tym, że przenika w przeciwniku, sprawia, że teraz ten promień jest no dużo bardziej skuteczny niż rakiety. Zwłaszcza to, jak szybko możemy nim strzelać, bardzo pomaga. Wiesz co, Hitsuru, wydaje mi się, że chodzi o to, że to będzie fabularnie ostatnia część, w tym sensie, że w linii czasowej już później nie będzie metroidów stworzeń, ale Prime 4 przecież mogą być zawsze w jakimś wcześniejszym okresie. Trzeba będzie jeszcze zobaczyć, gdzie w linii czasowej plasuje się Dread, bo nie jest chyba powiedziane, że on tak bezpośrednio się plasuje po Fusion. Fajnie by było Prime 4 zobaczyć w z Fusion Suit. Mimo. Kosmiczne małpy. Może mają kosmicznego krakena gdzieś. O-o. Ha? Nic. Jak to tu nic nie ma? Musi coś być. Excuse me. Czemu tu jest taki spokój? Aha! Okej, fair enough. Niewidzialna ściana. Znaczy niewidzialne przejście. Nie ma czegoś takiego jak niewidzialna ściana. Znaczy, no dobra, jest, ale to nie jest to. To jest niewidzialne przejście. To nie była ściana, której nie widać. Fantastyczne to jest, jak się rozjeżdża tych przeciwników, którzy do tej pory sprawiali taki problem. Sektor drugi okazał się być dosyć pojemny. Ru. Dosyć sporo objętościowo na pewno. Czy mamy tu jeszcze coś, co możemy zgarnąć? Chyba nie. Wydaje mi się, że to jest wszystko, także możemy iść do pokoju nawigacyjnego, bo co innego nam zostało. Tu już zhaksowałem. To chyba Ice Missile być, powinny być, ale... zrobiłem to bez nich. I teraz, o ile się nie mylę, czeka nas ostatni trip do sektora piątego. Co? Przywróciłeś funkcjonalność plazmowego promienia? Niespodziewane. Mimo to unikaj dalej SAX, to może być wciąż silniejsze. Dalej brakuje ci pewnych umiejętności kluczowych do przetrwania. Czekaj chwilę, więcej problemów, poczekaj. Udało mi się sprecyzować przyczynę. Był wybuch w pokoju z danymi ARK. Sam musisz iść do sektora piątego. Obrażenia są porażające. Znajdź co je spowodowało. Przypominam, że sektor piąty to jest ostatni sektor, z którego możemy pobierać jakiekolwiek ulepszenia, jak na razie. Bo gwoli przypomnienia... już nie mogę zobaczyć mapy innych sektorów, ale... właśnie... tu mamy pokój z danymi tutaj! To jest Data Room, który jest chyba niezniszczony! Spokojnie można dla Samus ładować upgrade'y teraz już do tego Data Room'a. Wiecie, wcześniej nie było można, bo winda główna była wyłączona, ale teraz? Teraz Samus może spokojnie po prostu jechać do... w głównym sektorze, w głównej tej placówce. Jest coraz gorzej.
Obrażenia, uszkodzenia zdaje się, że zostały spowodowane przez stworzenie, które było tu trzymane przez badawców, którzy nazwali je The Nightmare. Podobno był to biomechaniczny organizm zaprojektowany dla zastosowań militarnych. Posiada niespotykaną moc i może manipulować grawitacją. Musimy przyjąć, że stał się nosicielem X-a. Nie mamy wyboru, musisz go znaleźć i pokonać. Nie mogę potwierdzić położenia. Ta rzecz wymknęła się spod kontroli. Pospiesz się, zanim zniszczy całą stację. Welp? Znowu nie mamy celu, niesamowite! Gdzie my teraz pójdziemy? Co my zrobimy? Miło, że ta gra robi się trochę bardziej otwarta. W sensie otwarta, ale... mniej trzyma za rękę. O, może w ten sposób. Niż dotychczas. Trzeba rozprawić się z Nightmarem, który był minusińskim, który latał w tle, co widzieliśmy wcześniej. Jak widać, dosyć spore obrażenia spowodował, to na pewno. Nie wiem czemu ja tutaj zrobiłem space jump, ale mam obawy, ja się boję o skamowania. Booster. No proszę. To ilu... fuck off! To ilumina. Wszystko jest iluminą. I przy okazji dostajemy power bomby. Zawsze przydatne. Słuchajcie, nie, my na 100% kończymy Fusion na przyszłym streamie we czwartek. 100%. I od razu chyba od Rema. Zaczniemy? Nie, no nie będę aż tak wybiegał w przyszłość. Myślę, że po prostu porobimy sobie. Pozbieramy sobie przedmioty, dopóki nie będzie 21 i skończymy grę. Ale na 100% skończymy Fusiona już w przyszłym czwartek. Cześć, Sylwia. Późno jestem. Nie, nie czepiam się absolutnie. Jesteś na ostatnie pół godziny. I 5 minut. Przez to warto chyba po prostu przebiec. Nie ma co. O, jesteśmy w wodzie, także trochę problemy z poruszaniem się będą obecne. Dobra, widać jak bardzo bezużyteczne są teraz rakiety swoją drogą, biorąc pod uwagę co naładowany plazma bym robi z kosmicznymi piratami, którzy mają teraz swoją formę rybną. Chwilowo mamy ograniczoną mobilność, ale biorąc pod uwagę, że wiemy, że będziemy mierzyli się z przeciwnikiem, który ma... O Jezu, speed booster, co? Mój najgorszy wróg w tym momencie, arcywróg. Tu możemy przejść dalej, więc nie jest to problem. Pietro, ja witam serdecznie. Upgrade. O, czerwony będzie z tego. Graj w grę, której można dropnąć tymczasowy boss, który ma się do zgonu. Oho. Ktoś cię zabije. O! Ciekawe. Ciekawe.
Nie, no przecież to trzeba przyznać się, powiedzieć, czyje to. No, ludzie pierdzą. You know? Ten itank to bait. Mówiłem. Ja poznaję baity. Dobra, tymczasem... Witamy tutejszy Nightmare Fuel. Czyli, well, Nightmare. Jest to... Naprawdę świetny design, znakomity design bossa moim zdaniem. Zarówno teraz manipuluje grawitacją, więc jesteśmy na niskim poziomie grawitacji. Nasze rakiety też będą leciały w dół. Ale udało nam się już poczynić tyle szkód, że Nightmare odsłania swoją piękną twarzycę. Dalej rakiety nie są złym wyborem, przez to, że możemy je tak szybko strzelać, nie trzeba ich ładować, także... Jeżeli mamy jakieś miejsce, z którego możemy pakować rakietami, to jest to... rekomendowane. Well, wydaje mi się, że speedrunnerzy by się... może nie zachwycili, ale też nie powstydzili tym Nightmare'em. To było błyskawiczne. On ma prezentować jakieś realne zagrożenie. Ja go po prostu porobiłem jak dzieciaka. Masakra. No S, to było akurat bardzo S. Ja miałem opowiadać o tym, jak to jest straszne, jak buduje grozę tą muzyką, atmosferą, tym, ile zniszczeń robił w sektorze, a tu Samusara, najpotężniejszy łowca nagród w wszechświecie. Gravity Suit. Teraz możemy poruszać się po wodzie, po lawie. To chyba oznacza, że czeka nas wizyta w sektorze czwartym wkrótce. Jeden z moich ulubionych momentów w sumie w całej grze to jest wizyta w sektorze czwartym. To jest bardzo atmosferyczne miejsce. Nie wiem, czy byłoby to... Nie, może nie mówmy na razie o tym, co będzie w Odoremie, okej? Okay? Jego nie było nigdzie na kanale, jakby ja pozwalam sobie trochę mówić o rzeczach, które w Fusionie się dzieją, działy. No bo Fusion, well, był już na kanale wcześniej. Oderem nie było, więc nie mówmy o nim. Jakby nie mówmy o Oderemie, to jest w ogóle dobra opcja całościowo, ale... Twoja mama jest spoilerem, a jestem kurwa śmieszny. Boże, Boże. Ostatnio zauważam, że coraz częściej występuje u mnie przypadek boomer humor. Ja już nie potrafię być zabawny, ja jestem żałosny. Ale zjebał. To było żałosne. Okej, screw attack, ale pewnie z drugiej strony też możemy się dostać. I teraz mamy dosyć dużo autonomii, bo niby musimy dostać się do pokoju nawigacyjnego, ale zobaczcie, że przejście stąd jest zablokowane włazem poziomu czwartego i też nie możemy do końca wrócić do pokoju w sektorze piątym. Z tego co pamiętam. Super, Jezu. Dobre, dobre. Podoba mi się. Czas na... moją chyba ulubioną miejscówkę w Fusion, czyli na... Sektor czwarty, część podwodną, który ma fantastyczną muzykę. Moim zdaniem to jest bardzo klimatyczny soundtrack w tym miejscu. Mamy oczywiście taki nieco labiryntowy projekt pod tym względem, że jest sporo znajdziek, nad którymi trzeba się nagłowić. Jest ten legendarny Shine Spark, który może spróbujemy zrobić dzisiaj.
sekretną wiadomością. Jezu. Właśnie, konta zostały skowane. Sylwia nadużywa uprawnień. Nie dość, że Ksana prowała, to jeszcze teraz placka. Aha, to tu jest ten Shine Spark. O mój Boże. Nie wiem, czy chcę go próbować, jak mam być zupełnie szczery. On jest trudny, on jest w cholerę trudny. Nie, to jeszcze nie to. Nie wydaje mi się przynajmniej. No to są maridiańscy przeciwnicy. No proszę. Co ciekawe, ice missile dalej się przydają. Na tyle, żeby... że niektórych przeciwników po prostu lepiej zamrozić i zestrzelić. Więc to nie jest takie... jednowymiarowy, że od teraz tylko plazma beam, chociaż no w większości na pewno plazma beam przez swoje właściwości i moc. No ale rakiety też będą znajdowały swoją użyteczność tutaj. Nie, wiesz co, powiedziałem sobie, że to będzie casualowe przejście Fusiona, więc chyba sobie odpuszczę robienie Shine Sparka, mimo wszystko. Musicie mi wybaczyć, ale no... czasami chcę poprzechodzić na swoich własnych zasadach. A to jest cudowny Shine Spark, jest pięknym pokazem umiejętności, ale no jest czasochłonny, jest bardzo czasochłonny. Żeby go zrobić poprawnie. Dobra, odblokowaliśmy władz poziomu 4. Okazało się. Jakiś pewnie tasiemiec or something. Ja znam. Pamiętam, że to wieki temu czytałem tę pastę. Co mamy na dole? Dużo przeciwników i paczkę misaili. Satysfakcjonujące, bardzo satysfakcjonujące jest granie Samus w tym momencie, kiedy ona po prostu rozjeżdża wszystkich przeciwników praktycznie. Widzicie, jak mam być szczery, to wydaje mi się, że jak się postaramy i trochę przedłużymy streama, to ja mogę skończyć Fusiona już dzisiaj. Nam naprawdę zostało już niedużo, żeby tę całą grę skończyć. Chociaż może trochę przeceniam swoje możliwości. Nie, damy radę. Spróbuję właśnie trochę może szybciej pocisnąć. Op, op. Proszę mnie. Dziękuję. Ua, na Litwę. Miłego w takim razie.
Jak tu się można przedostać do... A, my już mamy tutaj, my już zgarnęliśmy, tu nie trzeba nic robić. Fantastycznie. Nie przejdziemy jeszcze. Tu speedbooster chyba jest potrzebny. Tak jest. Aha, wiem już, jak to się można było dostać. Dobra, czekajcie, zaraz wam zademonstruję. O, i zresztą warto tutaj przyjść. Dobra, dobra. Poczekajcie chwilę, już robimy magię. Oczywiście magia speedboostera, bo cóż by innego. Dobra, 10-15 bez... Spokojnie, już niedługo, już zaraz będziemy z powrotem w krainie wiecznych Adamów. Po drodze jeszcze, słuchajcie, zahaczymy o... tutejszy data room. Bo nie możemy tutaj inaczej przejść, musimy tu wejść. I poczynić nieplanowany download. Mianowicie Diffusion Missiles. Które ładujemy przytrzymując prawy spust i wystrzeliwujemy naciskając B. Jest to dyfuzja efektu zamrażania na pozostałych przeciwników. Znaczy na pozostałych przeciwników, no po prostu na pewien duży, szeroko zakrojony obszar. Dobra, i tak praktycznie większość rzeczy zgarnęliśmy stąd. Tu jest jeszcze jedna rzecz do zgarnięcia, jeden upgrade'ik mały, po który zejdziemy. Powerbomby, proszę bardzo. Już trochę ich mamy. Na szczęście nie musieliśmy cudować jakoś tutaj. Wracamy w takim razie do pokoju nawigacyjnego. I teraz pewnie czeka nas wycieczka do sektora noc. I to już będzie endgame, moi drodzy. Czyli basically będziemy już szli do końca gry. Tylko zostaje nam jedno planowe zadanie. Swoją drogą, a to zaraz wam powiem. O Avengersach coś. Ulepszałeś swoje pociski? To nadzwyczajne. Nie było o tym słowa od kwatery głównej. Pewnie błąd w procedurze, jestem pewien. Mimo to nie zgodziłem się na przełamanie czwartego poziomu ochrony. Od teraz będziesz bardziej dyskretna. W każdym razie, Samus, czy pamiętasz robota ochrony, z którym mierzyłaś się wcześniej? Wierzę, że X-y go zainfekowały. To znaczy, że przejęły organiczne komponenty, które tworzą jego sieć nerwową. Wszedł on do sektora 6. Nie wiem, co planuje, ale nie czekajmy, aby się dowiedzieć. Samus, wiesz, co robić. Do sektora 6, szybko, neuronowo. No tak, bo neurony są rzeczą nieważne. Zresztą nie wiem, nie jestem pewien.
co do Avengersów, co ja chciałem powiedzieć, to jest, że jak bardzo w Endgame jest spartolony ten moment, w którym... w ogóle chyba mogę to mówić, no... Nie będzie to jakiś duży spoiler. Ten moment, kiedy Kapitan Ameryka krzyczy Avengers Assemble i jego pierwsze to jest Avengers! Jest takie, o, jest, potęga, super! A później jest takie, Assemble. I to jest taki boner killer, po prostu jest taki, jest Avengers Assemble. Smutne, bardzo, bardzo... Tak, oj tak, na pewno wszyscy go słyszeli. Nie wiem dlaczego. To... Nie trzeba dużej głowy, ja wykminiłem, że to powinno inaczej brzmieć. Chyba każdy na świecie by to wolał inaczej. Ten robot ochronny stał się silniejszy od ostatniego razu, to mnie martwi, bądź ostrożna. Ale mamy inny problem. Jak skończysz, natychmiast opuść noc. SAX cię śledzi. Nie zostawaj dłużej niż powinnaś, zrozumiano? To jest taki... Tak! Dokładnie! Co drogą jest trochę grozy znowu wprowadzanej, bo mamy wiadomość, że SAX jest na naszym tropie. To już nie są przypadkowe spotkania, jak to mogło być do tej pory. Tylko jest to tym razem całkowicie celowe, także już niedługo nie będziemy mieli wyboru. Będziemy musieli mierzyć się z SAX przez to, że jest... ma na tyle dużo inteligencji, żeby nas wyśledzić. Z drugiej strony, my też jesteśmy już blisko szczytu naszych umiejętności. To trzeba podkreślić. Dobra, dokąd my chcemy iść? Bo znowu... Co mi się znowu bardzo podoba, że znowu Adam zaniechał określenia naszego celu. Na całe szczęście, naprawdę nie jest to potrzebne do niczego, więc... Bardzo dobrze. A tu był skróła tak potrzebny, to nic tu nie zrobimy niestety. Chociaż nie, tu jest czerwony włas, po prostu dostępny. O tak z buta from shoe. Także możemy tu wejść. Samus jest blizny. Yes. Czy tu coś jest? Screw you, attack. Okej, super. Tu coś jest. Jestem niemalże pewien, że tu coś jest. Albo się mylę. Ale zobaczymy. Nic tu nie ma. TerraCraft, witam serdecznie. Dobry wieczór. Tu jest save room. No to jest w sumie zastępstwo za czwartkowy, więc... Czwartek za 5 godzin. Niesamowite. Zastępstwo za czwartkowy, więc... Może być czwartkowo, czemu nie? Niestety nie możemy wejść bez uprawnień i... Drogę zagradza nam... ta bariera z wejściem... po drugiej stronie. Przy okazji słyszymy, że nasz znajomy robot coś odwala. Znowu to jest ten moment, z tym robotem już tak jest, że musimy striggerować jakiś inny event, żeby jego odpalić. Przy okazji podłoga się elektryzuje, więc trzeba... być pomnym tego. Ups. I znowu wydaje mi się, że tylko rakiety są w stanie go uszkodzić. To on też ma swoje.
Nie właś. Fajne polskie tłumaczenie. Doceniam. Dosyć łatwo go zablokować w ten przyjemny pattern. Powoduje, że robot zostaje zniszczony, a my otrzymujemy kolejny promień. Czyżby ja uważam, że jest zupełnie inny od Metroida Fusion? Moim zdaniem Axiom 2 jest takim przeciwieństwem nawet Fusiona, bym powiedział. Przez to, że jest grą dużo bardziej otwartą. Czy pod względem przestrzeni, czy pod względem takiego poczucia progresji. Jest co prawda coś takiego, że jest na mapie zaznaczony cel podróży, ale nie ma oczywistej drogi dotarcia do niego, więc ten aspekt eksploracyjny jest dużo bardziej zaakcentowany. Tym niemniej tak gameplayowo jest mimo więcej różnic niż podobie. Nie neguję, że te, które wymieniasz, są. Tak, może nie mówmy już więcej o tym Axiomie 2, o pewnych wrażliwych momentach fabularnych, więc nie mówmy o tym. Tak, koniec Gwiezdnych Wojen, dokładnie. Dobra, wchodzimy do zakazanego laboratorium. Udało nam się tu przejść dzięki naszemu wavebeamowi. No, mamy natychmiast opuścić sektor 6, a to jest najbliższa droga, więc jest to logiczne, że pójdziemy tędy. A. Masaka. Przecież to metroidy. Ale przecież przypomnę, że opening do Super Metroida mówił: ostatni Metroid został pojmany. I ten ostatni Metroid, przypominam, został zabity przez Mother Brain. W tym momencie, w momencie, kiedy ta gra wyszła, nie było jeszcze Other Emma, więc cicho. No ale proszę, to okazuje się, że ostatni Metroid wcale nie był taki ostatni. Jest to Metroid w formie swojej pierwszej podstawowej. Jest Alpha Metroid, jest Gamma i Zeta bodajże. Ups. Coś się stało piętro niżej. ZX się stała. No i mamy 60 sekund, żeby uciec z tajnego laboratorium. SAX. Jak na to, jak potężny jest SAX, to z Metroidami radzi sobie dużo gorzej niż Samus. Ale udało nam się uciec i... Hej, SAX nie żyje! Została zniszczona razem z eksplozją tutejszą. Czyli jesteśmy wolni. Udało nam się. Jej! Samus, nie powinnaś była tego zrobić. Komputer się zaciął po prostu. Musiał przetworzyć swoje, wiecie, słowniki. Zignorowałeś swoje rozkazy. Być może zapłacisz za to wkrótce pewną cenę. Jak widzisz, Federacja sekretnie pracowała nad programem rozrocznym Metroidów. Oczywiście dla pokojowych zastosowań, proszę zrozum. Ale być może już wiedziałaś o istnieniu tego programu.
Z pewnością musiałaś mieć wątpliwości, kiedy widziałaś Sektor 1. SRX, wierna replika ekosystemu SR388. Idealna dla wychowywania metroidów Alfa, Gamma, Zeta, a nawet wariantu Omega. Te badania odkryły nawet techniki dla ich przyspieszonego rozwoju. Wyobraź sobie, tworzenie Omegi z larwy metroida w dni. Ale te badania zostały zakończone. X-y wywęszyły swojego naturalnego przeciwnika i jeden z SAX jest już na swojej drodze. Jeden? Czy mówisz, że jest więcej niż jeden SAX? Więcej niż jedna. Jedno SAX. Nie bądź taka zaskoczona, Samus. Wiesz, że X-y rozmnażają się bezpłciowo. Przez ten mechanizm jest teraz nie mniej niż 10 SAX na pokładzie. 10. Xonto, było tak, dlatego właśnie stworzyli na pokładzie tej stacji wierną replikę ekosystemu. Żeby mogły ewoluować sobie tutaj. O to chodzi. Samus, musisz iść, wynoś się. Jeżeli zostaniesz za długo, SAX cię zniszczy. Zatrzymaj się tylko w pokoju nawigacyjnym, aby połączyć się ze mną. Nie wiem, jak kwatera główna to przyjmie, ale musisz to im zgłosić natychmiast. A teraz ruszaj się. Mamy od razu windę, więc wynosimy się z tego sektora. 10 SAX, nie mniej niż 10. Czyli może być więcej niż 10. Prawdziwy Adam powiedziałby to samo o tym wypadku, ale zmniejszyłby uderzenie. Był niepowstrzymany w swojej krytyce, ale zawsze się troszczył. Nie był maszyną ogarniętą służbą, ale żadnego rodzaju współczucie nie może istnieć wewnątrz tej maszyny. No, o wilku mowa. Nic dziwnego, że sektor... No, sektor 1 i 0 są ze sobą połączone. Jest to dosyć oczywiste przez to, że... Well, niezbędne to było, żeby łatwo przenosić te metroidy, tak bym powiedział. Przy okazji mamy... A, bo ten Diffusion Missile może też zrobić coś takiego, bardzo ciekawe. Że może nam zniszczyć kilka bloczków naraz, dzięki swoim właściwościom. Właściwością. Boże, słodki, nie mogę ze sobą. Czasami nie wytrzymuję. Słownik mi się przegrzewa, po prostu zapominam słów, zapominam języka polskiego. No a teraz mając Wave Beam, te rakiety są praktycznie już całkowicie przeżytkiem. Przez to, że... No, moc Wave Beama jest absolutnie olbrzymia. Przenika ściany przeciwników jest naprawdę szeroki. Idziemy sobie chyba na razie górą? Tak mi się wydaje. Yep. Czy mogę? O, czerwony X się nawet pojawił. Ciekawe. Musimy nawet... Trochę to bezsensowne, ale niech będzie... O! Złoci piraci, tak jak w Superze w sumie. Jak się z nimi walczyło, do... Okej, od tyłu trzeba po prostu zejść. W miarę łatwe. Jop, lecz. Idziemy dalej w górę. Kolejny save room. No w sumie mamy mało HP. Warto by zapisać, znaczy się mało. No, nie tak mało. Już teraz jest... Samus może mieć maksymalnie 1300 praktycznie punktów energii. Nie powiedziałbym, że to jakoś bardzo mało.
co my tu mamy? Absolutnie nic. Nie mogę w sumie zastosować dyfuzyjne rakiety, żeby trochę sobie ułatwić przejście. Okej, oko się pojawiło. Speedrunnerzy są szczęśliwi. Ridley! A, szykujcie uszy, by the way. Proszę. Słyszę nawet ze zdjętymi słuchawkami. Ciekawe porno musi być. Nie wiem, kto wpadł sound designu na pomysł, że to jest akceptowalne. Ale już możecie odciszyć. Jest już wszystko okej. Żyjemy. No i przy okazji Ridley zostawia nam, oprócz trwałego uszkodzenia słuchu, Screw Attack. Czyli teraz jesteśmy obracającym się fidget spinnerem zniszczenia, basically. I teraz mamy praktycznie pełne wyposażenie, oprócz Ice Beama. Ale może być to konflikt z Federacją. Nie widzę przeciwwskazań. Przynajmniej z pewną częścią, bo wydaje mi się, że po prostu część Federacji jest chujowa, pewna odnoga. Nie jest tak, że cała jest jakaś B. Mamy zastosowania dla Screw Attacku i teraz możemy te wszystkie bloczki Screw Attackowe, które widzieliśmy, niszczyć. Przy okazji Screw Attack umożliwia nam też sposób poruszania się po sektorach, który nie wymaga wind. Możemy się teraz przemieszczać przez specjalne wydzielone do tego pomieszczenia, segmenty pomieszczeń. Ale niekoniecznie. Niekoniecznie jest tak, że walczysz od razu ze wszystkimi, jak walczysz z jedną odnogą. Po prostu wiesz, może reszta Federacji jest świadoma tej odnogi, ale nie może za bardzo z nią nic zrobić, bo jakieś działania kładłyby złe światło na całą Federację. Albo są zbyt potężni po prostu na to, żeby sobie z nimi poradzić. No różnie to może być. Tak czy siak wracamy do najbliższego pokoju nawigacyjnego, czyli tego, który jest położony zapewne tutaj. Przy okazji przypomina się ważne zastosowanie stroju grawitacyjnego, czyli możliwość chodzenia polarnie. Swoją drogą, możemy zaobserwować tutaj w sektorze SRX ciekawe kokony porzucane tu i ówdzie. To jest chyba jedno z tych pomieszczeń, które... Albo nie, to są po prostu powerbomby. Dobra, nieważne. No!
ochrona przed gorącą pomidorówką, umówmy się, jest dosyć ważna. Tak, to jest przejście z sektora pierwszego do drugiego. Proszę bardzo. Tu się możemy przedostać bez konieczności korzystania z windy. To jest chyba o tyle ważne, że nie pamiętam, czy można już teraz swobodnie chodzić po głównym pokładzie. Czy on się nie blokuje teraz, jak dalej popniemy fabułę do przodu. No to zaraz zobaczymy, biorąc uwagę, że czeka nas odprawa w pokoju nawigacyjnym. Samus, nasza robota jest skończona. Zostaw resztę Federacji. Powinniśmy przygotować się na ewakuację ze stacji. Żartujesz sobie? Czy oni wiedzą, jak niebezpieczne są X-y? Jak szybko się rozmnażają? Briefing to jest odprawa. Ogólnie. Federacja zainteresowała się X-ami SAX. Wierzą, że ta forma życia ma nieskończony potencjał do różnych zastosowań. To jest śmieszne. X-y to są... potwory. Jaki potencjał mogą mieć? Nie jest to konieczne, abyś rozumiała tego rodzaju sprawy. Federacja nadchodzi, a ty powinnaś odejść cicho. To szaleństwo! Sebastian, to szaleństwo. Adam, to szaleństwo! Nie będą mieli tu żadnych szans. Ta stacja ich pożre. Co może być warte ryzyka? Pojmanie SAX oczywiście. Czy tak na poważnie? Czy naprawdę myślisz, że im się powiedzie? Będzie to z pewnością ciężkie i nie spodziewają się twojej pomocy. Wiedzieli, że będziesz chciała zniszczyć SAX. Dlatego przestali wysyłać ci dane wsparcia. Modyfikacja promienia plazmowego była gotowa jakiś czas temu, ale przetrzymali ją, aby powstrzymać się od walki z SAX. Jednak w jakiś sposób przywróciłaś tę funkcję samodzielnie. Próbowali też powstrzymać ulepszenie do ulepszenie dyfuzji, ponieważ nie chcieli, abyś rosła w siłę. Ale już je puścili, a ty je wyśledziłaś. Brawo, Samus. Muszę anulować tę misję. Otwórz mi kanał do kwatery głównej. Nie pozwolę, aby to się stało. Oni są już w drodze. Głupcy. Jak tylko wylądują statki Federacji, X-y ich... Overwhelm jest takie ładne polskie słówko na to chyba... Zgubiłem słowo. Pomocy. To jest okropne uczucie. Moment. Muszę to sprawdzić koniecznie. Bo nie będę mógł z tym żyć. Zasypać, zmiażdżyć, przygniatać, zawstydzić, zagrzebać, Boże słodki. Widać, że język polski po prostu przytłoczony, dobra, niech będzie. X ich przytłoczą i pochłoną wiedzę i moc ich nosicieli. X czekają tylko, aby zaczęło się polowanie. I następnie rozniosą się po całym wszechświecie. Galaktyczna cywilizacja dobiegnie końca. Turbodymon zawstydzi X-y. X-y są głodne formy, kształtu, wiedzy i mocy. Udają je doskonale, ale nie mogą zreplikować duszy. Są prostolinijne i instynktownie chcą rozmnażać się. Są plagą, a Federacja nie docenia ich zagrożenia. X-y nie mogą stąd opuścić tego miejsca. Muszę je wszystkie zniszczyć, zanim pojawi się Federacja. Ta stacja ma mechanizm samozniszczenia. Muszę go użyć, aby zniszczyć X-y tutaj i na planecie. Muszę posłać ich w nicość. X-y, stacja i siebie, jeżeli będę musiała. Przykład, że nie możemy stąd w ogóle wyjść.
Otwórz właz! Dostałem rozkaz, aby przytrzymać cię tutaj do pojawienia się statków. Nie pozwól im tego zrobić. Czy nie widzisz, co się stanie, Adam? Adam? Kim jest Adam? No, moim przyjacielem. I co by ten przyjaciel doradził ci zrobić? Wiedziałby, że jedyny sposób, aby to skończyć, jest zacząć cykl samozniszczenia. Wiedziałby, jak ważne to jest. Czy ten Adam troszczył się o ciebie? Czy siedziałby w bezpiecznym pokoju dowodzenia i rozkazał ci umrzeć? On by zrozumiał, że niektórzy muszą żyć, a inni muszą umrzeć. Wiedział, co to znaczy. Raz poczynił tę ofiarę. Więc wybrał dla ciebie życie, nasza dzielna wojowniczka Samus Aran. Twój Adam oddał swoje życie, abyś mogła zatrzymać swoje. Dla dobra wszechświata. Co za głupota. Jak śmiesz? Jak mógłbyś to zrozumieć, maszyno? Wiesz, że zdetonowanie tej stacji w wysokiej orbicie nie zagwarantowałoby całkowitego zniszczenia pasożytów X. Nawet mimo, że ta stacja byłaby całkowicie zniszczona. Udałoby ci tylko usunąć jedną przeszkodę do zniszczenia galaktyki samodzielnie. Zignorowałabyś ten prosty fakt i wybrałabyś śmierć. Kiedy Adam wybrał, kto będzie żył, wybrał niepoprawnie. Jeżeli mogłabyś nieco zmienić orbitę stacji, to może ci się udać zawrzeć planetę w pole eksplozji. Musiałabyś teraz zacząć odpowiednią sekwencję, zanim pojawi się Federacja. Samus, to jest twoja ostatnia misja. Idź do pokoju operacji i zmień orbitę stacji, aby przechwyciła SR-388. Następnie wróć do twojego statku i ucieknij. Ruszaj się szybko i bądź żywa. To rozkaz. Jakieś sprzeciwy, panienko? I tak, basically, nagle w jednej chwili, kiedy komputer stwierdził, że Adam wybrał niepoprawnie, obudził się prawdziwy Adam! Out of nowhere, RKO! I mamy nasze ostatnie zadanie. Cała stacja praktycznie do naszej dyspozycji teraz, więc nieprawdą jest, że nie możemy poruszać się windami. I pozostało tylko jedno, zniszczyć stację, zniszczyć kolejną planetę. Zastanawiam się, ile planet w tym momencie ma już Samus na sumieniu. Znaczy, na pewno Zebes. I na pewno za chwilę SR-388, a nie pamiętam, jak to wyglądało w Prime'ach. Bo planeta z Prime'a pierwszego, czyli Talon 4, chyba nie została zniszczona. Nie wiem, jak to wygląda później w dwójce i w trójce. To jeszcze możemy po drodze zgarnąć upgrade'a. Tak jak mówiłem, jestem wyczulony na wszelkie próby ocyganienia mnie z upgrade'ów. To nie tu musimy iść, tylko tędy. I nie wiem, czy po drodze mamy jakieś pokoje nawigacyjne, nawet jeżeli to mam totalnie wysrane na to, bo już chyba Adam nie będzie się wtrącał w nasze działania. Kurczę, dwa streamy! Trochę miałem nadzieję, że wystarczy zrobienie... wystarczą dwa streamy na zrobienie Fusiona, ale nie spodziewałem się tego. A jednak. I powinniśmy mieć nawet godne procenciki. Widziałem gdzieś wcześniej pytanie, czy gra wyświetla. Będzie gra wyświetlała na koniec. Ile mamy procent? Nie wiem, czy w głównym menu jest pokazane, ale na pewno na samym końcu gry jest. Wyjątkowo pamiętałem o zadanym pytaniu. Ten jeden raz. Dobra. Niestety wszystkie bazy są zamknięte. O proszę, przecież to SAX. I tutaj
musimy używać promienia. Tutaj rakiety się nam na nic nie zdadzą, bo one tylko ją zamrażają. No ale możemy ją zranić. Zresztą mogliśmy, tak naprawdę mogliśmy to zrobić już jak mieliśmy plazmobeam. Zauważcie, że odkąd dostaliśmy plazmowy promień, to nie było ani jednego starcia ze SAX. Przez to, że po prostu mogliśmy już z nią walczyć. I tak naprawdę przez to tylko, co powiedzieli nam, przez to, co nam Adam powiedział jeszcze jako komputer, nie mogliśmy tego zrobić, bo po prostu Federacja odwodziła nas od tego. No co nie znaczy, że SAX jest jakaś słaba w tym momencie, czy jest jakieś słabe. No ale tak wygląda w formie zmutowanej. A jest niezwykle nieproporcjonalnie słabym przeciwnikiem. No i moi drodzy, został nam ostatni promień do zebrania. To Dracula w sumie. Okej, dawaj Ice Beam. Ej, szlur w ogłupia. To też tak, SAX nie chce nam do końca oddawać naszego ostatniego upgrade'u. No cóż. Ja też myślę, Majdoje, że będzie coś koło 78%. Weź poczekaj moment. Nie mogę za bardzo, mam 3 minuty na ucieczkę. O, to by było też dobre. Zobaczymy. Jeżeli to będzie faktycznie 69, to myślę, że czwartek jest z nami. Szybki recharge jeszcze? To game over czy ending? To chyba zwykły game over, to nie jest jakiś zły czy dobry ending. Save room jest oczywiście nieaktywny, żebyśmy się nie ojebali na czas. Więc żeby, jeżeli chcemy powtarzać sekwencji, no to tylko pod warunkiem, że znowu stoczymy walkę z SAX. No i dobra, jesteśmy na miejscu, ale nie ma naszego statku i jest kokon. Jest kolejny irrape moment. I z jakiegoś powodu Samus raz, że nie może zrobić krzywdy Omega Metroidowi, a dwa, że jeden lui wystarczy, żeby ją znokautować. Dziwne. Ale proszę, toż to SAX! Nie pamiętam, czy w dwójce Ice Beam był konieczny, żeby Omegi niszczyć. Wydaje mi się, że właśnie w ewolucjach nie było konieczności, żeby Ice Beam był. No ale cóż, mamy Ice Beam i mamy przywróconą całą funkcjonalność naszego stroju mocy. Więc mamy nasz klasyczny kolor, który swoją drogą jest charakterystyczny dla stroju Varia, ale już ciii. Dawaj, Samus. No i dobra, i to wszystko. Możemy zobaczyć w statusie, że mamy już wszystkie stroje, że jest Ice, wszystkie pociski, jest wszystkie promienie, wśród nich jest Ice Beam również. No i porobione! Koniec! Misja zakończona! Kolejna planeta uległa zniszczeniu! Brawo, Samus! Ten doskonały militarny umysł, mądrość Adama Malkowicza, służyła dalej nawet po śmierci.
Do dzisiejszego dnia nie miałem pojęcia, że umysły przywódców i naukowców były często wgrywane do komputerów. Moje niesamowite ponowne spotkanie z Adamem mogło uratować wszechświat. Ale jak istnienia wszechświata będą postrzegać nasze nastawienie? Wątpię, że zrozumieją, co zrobiliśmy, zagrożenie, którego niemal uniknęliśmy. Będą sądzić i śledzić. Będą zrzucać na nas odpowiedzialność. Adam to zrozumiał i przemówił do mnie w moim gniewie. Nie martw się. Ktoś z nich zrozumie. Ktoś z nich musi. Pomyślałem o jego słowach i widzę w nich mądrość. Wszyscy jesteśmy związani przez nasze doświadczenia. Są ograniczeniami naszej świadomości. Ale ostatecznie ludzka dusza zawsze będzie dążyć do prawdy. Tego nauczył mnie Adam. Zastanawia mnie jeszcze jeden szczegół. Ten statek może być tylko obsługiwany ręcznie, jednak zanim zmierzyłem się z Metroidem Omega, statek ruszał się sam, kierowany przez czyjeś dłonie. Czy to możliwe? Ada? Panienko, co cię kłopocze? Zastanawiasz się, jak wystartowałem statek? Pomyśl o tym. Oni mi w tym pomogli. No, odpłacili się ratunkiem za ratunek, basically. Dzięki. Prawdziwi bros. Wiesz co, Sylwio, wydaje mi się, że po prostu to chodzi o to, że... jakby... komputer miał taką... inteligencję, powiedzmy, i wiedzę Adama. Ale... kiedy Samus go wspomniała, to on się jakby... dusza jego się obudziła w tym momencie. Taka świadomość, nie? Myślę, że w tym momencie, kiedy komputer powiedział, że Adam wybrał niepoprawnie, to po tym, w następnym dialogu obudził się prawdziwy Adam. Że to było to. Jaka szkoda, że... Powiem tak, jaka szkoda, że jeszcze zobaczymy go żywego. Słuchajcie, kilka słów zakończenia. Jak zwykle, Metroid Fusion to jest część, która jest od Super Metroida, od poprzedniego, no ale umówmy się. Myślę, że wiele osób było świadomych, że kontynuacja takiego hitu, takiej gry, jedynej w swoim rodzaju, jaką był Super Metroid, no o to chodzi historia mniej więcej, że kontynuacja takiej gry będzie bardzo trudna, wręcz niemożliwa. Dlatego Fusion poszło w innym kierunku, stawiając bardziej na atmosferę, na uproszczenie w pewnym sensie rozgrywki, na uczynienie liniowej, ale skupienie się na też istotnym aspekcie gier z Metroidem. Nie tylko nieliniowość, ale i atmosfera szczególna. To uczucie samotności, słabości i przezwyciężania ich. I to dostaliśmy w tej grze na pęczki, SAX, nabudowywanie tego ekwipunku naszego, jest namacalne. To uczucie rośnięcia w siłę, to, że Samus jest potężna, czy wpierdalam się teraz na piratów. No mogę, jak skończę w sumie. Czemu nie? Daj mi w pół dobędę. Powiedzmy. No nie zostaliśmy Zero Suit Samus, bo ile to było? 2.33! I tak szybko! 61%! Mało! Już myślałem, że więcej trochę, no ale... jak na czas, jak na to, że to było w sumie moje casualowe przejście. To nie jest źle. muzycznie też na dobrym poziomie gra stała. Myślę, że słowo klucz to jest atmosfera. I tych liniowych elementów faktycznie miejscami było za dużo. Za dużo, moim zdaniem, pokojów nawigacyjnych, za dużo kropek, które pokazywały, gdzie iść. Ale co do sterowanie zostało bardzo znacząco poprawione. Względem supera, moim zdaniem. Samus po prostu
steruje się lepiej, płynnie, jest bardziej zwinna, jest bardziej responsywna. To użycie ciężkości, które zawsze lubiłem w Superze, ostatnio zaczęło mi trochę bardziej przeszkadzać i uważam, że Fusion fajnie to rozwija. Dalej uważam, że jest coś unikatowego w systemie sterowania Samus w Superze, ale Fusion po prostu robi to wygodniej. Moim zdaniem w pewien sposób jest to godny kontynuator serii Metroid. Może nie konkretnie Supera, ale samej serii jak najbardziej. I nie mogę się doczekać tego, jak z kolei na Fusionie będzie dobudowywał Metroid Dread. Ale zanim, to jeszcze pan Yoshio Sakamoto, odpowiedzialny za serię, zafundował nam kupsztala w postaci odsłony serii, która miała być taką trochę kombinacją 2D Metroidów i Prime'ów i która miała się skupić na postaci Samus i Adama Malkowicza, którą to grą jest Metroid Other M, i ten niemalże nagrobek dla całej serii, która uległa cudownemu wskrzeszeniu dzięki ludziom z Mercury Steam i Samus liczący teraz Dreadowi. Ten epokowy moment w dziejach Metroidów uświadczymy już za tydzień, bo już za tydzień, we czwartek, zaczynamy ogrywać Metroid Other M. Nie mogę się doczekać. Do tego czasu gra dla was w wersji. W niedzielę chyba wyjątkowo w końcu będzie stream, więc zapraszam na Ace Attorney'a. Gra dla was w wersji. Trzymajcie się ciepło. Cześć.